Jestem Michał i zapraszam na kolejny odcinek programu Weekendy w Szczecinie. Promocja Bosmana powoli dobiega końca, więc sprawdzimy dzisiaj, jak ta cała akcja podobała się gościom Champions Clubu i Kręgielni Galaksy. Zobaczmy. Kręgielni Galaksy spotkaliśmy Konrada, konesera piwa, który powiedział mi przed chwilą, że mocno się denerwuje przed losowaniem beczki. To prawda? No, przeżywam taki lekki stresik, bo wiem, że jestem wśród tego grona, które może to wygrać, ale mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. A powiedz, dużo kuponów wrzuciłeś już do urny, czy nie? O, panie, tyle co ja wypiłem, to chyba nikt tutaj nie wypił dzisiaj. Słyszałem, że musieli dodatkową urnę postawić, bo twoje kupony się nie mieściły. No ba! Czyli masz spore szanse na wygraną. A powiedz mi, jeśli wygrałbyś, to wypijesz sam, czy podzielisz się z kimś? Ja, no pewnie, no zaproszę wszystkich moich najlepszych kumpli, no. A powiedz mi, jak sądzisz, ile takich 100 kufli, ile czasu by ci się zajęło wypicie tego? No ja wiem. Ciężko mi ocenić, bo... Najszybciej człowiek wypił pół litra piwa w 1,2 sekundy. Oj, no. To musiał być dobry gracz. Ja jeszcze niestety nie osiągnąłem tego poziomu zamocności. Ale ćwiczę, ćwiczę. Ale jakiś urlop byś pewnie wziął na wypicie tej beczułki. No, poprosiłbym rektora o taki, jak to się nazywa ten urlop studencki? No. O dziekankę. Dziekankę, tak. Na pewno by ci przydzielił. Powiedziałeś, że czujesz lekki dreszczyk emocji. Za chwilę będzie losowanie. Rozumiem, że będziesz wypatrywał i wyczekiwał, czy wygrasz. No oczywiście. Już nie mogę się doczekać tego momentu. Tak rośnie to we mnie. Tak napięcie sięga zenitu. O, zenitu nawet. No my trzymamy kciuki za ciebie. Wcale nie dlatego, że powiedziałeś, że postawisz nam po piwie jednym. Ale życzymy ci szczęścia. A powiedz mi jeszcze, jakiś swój ulubiony toast będziesz miał przy wznoszeniu zwycięskich kufli piwa? Za całą, za mocną ekipę. Twoją czy jaką? No moją, no. A powiedz... Też inne za mocne ekipy, no. Wiadomo, no, nie znam tutaj wszystkich w tym lokalu. To niech też się dobrze bawią. Nie chcę coś od życia, kurde, mają, nie? No tak. A powiedz mi, Konradzie, jeszcze... Jest taki pomysł, żeby Szczecin słynął z tego, żeby taką tradycją lokalną było właśnie przywitanie niedzieli wspólnym piwnym toastem. Co miałoby charakteryzować się tym, że w pubach, w restauracjach w Szczecinie o 12 odliczono by od 10 do 0 i znoszono kufle we wszystkich, tak jak na nowy rok, tak witano by nowy tydzień. Co o tym sądzisz? Dobry pomysł, czy nie bardzo? Bardzo. Bardzo dobrze. Byłby to takie charakterystyczne jak na przykład rogale marcińskie w Poznaniu, takim elementem, który warto zapamiętać ze Szczecina? Tak obiektywnie mówiąc, nawet lepszy. Nawet lepszy. Nawet lepszy. Powiedz mi, że jesteś z Poznania, tam studiujesz. A powiedz mi, czy o czymś takim słyszałeś, o podobnym zwyczaju w Poznaniu, czy nie? No, bo ja wiem, chyba nie, chyba nie. Myślę, że to jest tutaj lepszy pomysł. Szczecin, miasto, w którym warto żyć. No proszę. I warto, warto pijać. Tak, tak, to szczególnie, no. Bosman. Bosmana, nasze szczecińskie piwo. Ła. Ła. No to chyba lepszego trastu i lepszej opinii o Bosmanie nie można mieć, jak twoje mła. No pewnie, no. Dziękujemy za rozmowę. W takim razie i życzymy miłego wieczoru i powodzenia w losowaniu. Dzięks. Dzięks. Proszks. Rozmawiamy teraz z uczestnikiem, który wrzucił sporo kuponów do urny i liczy na wygraną. Denerwujesz się trochę przed losowaniem? Strasznie się stresuję. Nie wiem co zrobić. Zrzuciłem tyle kuponów i oczekuję nerwowo, aż w końcu wylosują tą beczkę. Liczę, że wygram. No właśnie, za 3 minuty 12. Dużo kuponów wrzuciłeś, czy nie? Oj, 1000 będzie pewnie. No to jest szansa, że wygrasz. Życzę mi powodzenia w takim razie i nie denerwuj się już tak, chłopie. Może wygrasz, może wygrasz. Zobaczyliśmy już, co goście lokalu Champions Club sądzą o promocji Bosmana.
A w następnym odcinku sprawdzimy, jakie emocje będą towarzyszyły ostatniemu losowaniu beczki piwa. Zapraszam na kolejny odcinek.